Możesz wziąć głęboki oddech i rozluźnić to wszystko, czego doświadczasz, jako twoje ciało, jako twoje myśli. Rozluźnić to wszystko. Możesz zauważyć, że to wszystko, co widzisz, jak na ironię, na ekranie nie widzisz nic poza tą czernią. Jestem teraz w lesie w nocy. Ale to wszystko, czego doświadczasz, te wszystkie sensacje, cała twoja percepcja, te wszystkie kolory, te wszystkie kształty, które widzisz, te wszystkie uczucia, których jesteś świadom, całe pole twojej percepcji możesz zobaczyć jako coś, co wydarza się w tobie. I możesz zauważyć, że to wszystko, czego doświadczasz, jest bardzo bezpośrednio, tak bezpośrednio, z braku lepszego słowa, blisko ciebie, że twoja percepcja nie ma dystansu. To nie jest tak, że jesteś tutaj i to wszystko, co postrzegasz, jest gdzieś tam. Ale możesz zauważyć, że nawet jeżeli spojrzysz gdzieś w dal, nawet jeżeli spojrzysz na jakiś przedmiot, który jest oddalony od ciebie, to jest ta myśl tego dystansu. Na przykład, nie wiem, filiżanka stoi w tym miejscu, oddalona metr ode mnie. Ale możesz zauważyć, że ta percepcja dystansu jest tak naprawdę myślą. Ja nie chcę powiedzieć, żebyśmy porzucili taki koncept tego dystansu, dlatego że to jest to, co nam pomaga nawigować w tej rzeczywistości. Ale dla tego momentu, dla tej chwili teraz badania, możemy porzucić na jakiś czas kompletnie ten koncept dystansu i możemy zobaczyć całe doświadczenie, całą percepcję jako coś, co nie ma dystansu. Percepcja jest tutaj. Jest tak blisko, że nawet nie mogę powiedzieć blisko, bo bliskość nadal zakłada jakiś dystans. To nawet nie jest blisko. To jest tutaj. To jest w tobie. To wszystko wydarza się w tej świadomości, którą jesteś. To wszystko wydarza się w tobie. I takie zobaczenie percepcji jako takiej jednej zupy sensacji, uczuć, kolorów, zobaczenie tego wszystkiego jako jednej całości jest bardzo pomocne do tego, żeby zobaczyć, że to wszystko postrzega nasza świadomość. Jeżeli nie postrzegasz dystansu, to takie zobaczenie tego, że to wszystko wydarza się w tobie, jest bardzo naturalne. To tylko w momencie, kiedy widzimy na przykład siebie tutaj, a innych ludzi tam, albo inne rzeczy tam, kiedy stwarzamy ten dystans, te odległości, kiedy nazywamy coś, to jest tym, co to jest tamtym, zaczynamy skupiać się bardziej wtedy na jakichś poszczególnych elementach tej percepcji. Ale kiedy postrzegamy wszystko jako jedną całość percepcji, to jest bardzo naturalne, żeby zobaczyć to, że to wszystko postrzega świadomość. I to jest takie badanie, to jest taka zabawa.
po to, żeby sobie uświadomić to. To, że wszystko wydarza się w moim istnieniu. Dlatego, że przychodzi później taki moment, kiedy to jest coś tak naturalnego dla ciebie, że nawet nie musisz sobie przypominać o tym. Po prostu to jest to, w jaki sposób widzisz wszystko. I dla ciebie w tym momencie już nawet nie ma znaczenia, czy ty masz myśli, czy nie masz myśli. Czy postrzegasz siebie jako coś lokalnego, czy postrzegasz wszystko jako jedną całość. Nawet nie ma znaczenia. To widzenie tego, że wszystko wydarza się w tobie, jest tak naturalne, że nawet zapominasz o tym, żeby sobie przypominać o tym. Ale jeżeli tak doświadczalnie dla ciebie jeszcze w tym momencie to nie jest takie jasne, to nie jest takie oczywiste, to możesz pobawić się, widząc wszystko. Wszystkie sensacje. Jako coś, to jest dosyć niesamowite. Kiedy nie widzisz dystansu, to jest tak, jakbyś zdejmowała jakąś taką konceptualną siatkę, którą nasz umysł nakłada na wszystko. To jest bardzo ciekawe, kiedy widzisz wszystko w ten sposób. Możesz spojrzeć na gwiazdy, ja teraz patrzę w gwiazdy. I pomimo tego, że ja wiem, że dzieli mnie dystans lat świetlnych od tych gwiazd, to jednocześnie mogę zobaczyć, że moja percepcja postrzega to nikłe światełko tej odległej gwiazdy. Znowu myśl odległa, ale to światełko, które widzę, jest tutaj. Jest tutaj. Nie mogę powiedzieć blisko ani daleko. To jest tutaj. I na cokolwiek nie spojrzę, to wszystko jest tutaj. I kiedy wszystko widzisz w ten sposób, że to wszystko jest tutaj, to jeszcze raz, to jest coś tak naturalnego zobaczyć. Że to istnienie, którym jestem, że ta przestrzeń świadomości, którą jestem, jest tym, co postrzega to wszystko. Twoja swarupa postrzega to wszystko. Swarupa to znaczy świadomość po prostu. Ale użyłem tego słowa nie dlatego, żeby użyć jakiegoś fajnego słowa w sanskrycie. Ale dlatego, że takie słowa wybrzmiewają w nas trochę głębiej. Dlatego, że takie słowa istnieją w naszej kolektywnej świadomości. I używanie takich słów stwarza jakiś rezonans w nas na jakimś głębokim, podświadomym poziomie. Dlatego to też ma sens. Widzę, że to ma sens używać takich terminów. Swarupa. Świadomość, która obejmuje wszystko. Tym jesteś. Ty jesteś domem. Widzisz? Jeżeli twoim domem jest twoje własne istnienie, a nie jakaś lokacja, w tym miejscu, w tej sytuacji, tu, gdzie czuję ten komfort. Albo nawet jeżeli dla ciebie to nie jest jakieś miejsce i budynek, to dla ciebie domem może być, nie wiem, bliskość czyjejś osoby, jakiejś bliskiej osoby, nie wiem, twoja maskotka. Coś takiego twojego w tym świecie. Coś, w czym odnajdujesz jakieś oparcie. To może być nawet jakaś filozofia albo jakaś duchowa nauka. Ale ponad tym wszystkim
Twoim domem może być po prostu Twoje istnienie. Nie musisz polegać na czymś, ale możesz zamieszkać w sobie i odnaleźć taki niewzruszony komfort właśnie w tym. Cokolwiek się nie dzieje, to wszystko jest postrzegane przeze mnie. Tak, czasami coś nie jest wygodne, czasami coś nie jest przyjemne, ale odnajdujesz w tym taki grunt. Już powiedziałem o tym wiele razy. Odnajdujesz w tym takie okej, które jest totalnie niewzruszone. To jest prawdziwy dom. Dlatego, że ostatecznie nie możesz polegać na niczym. Ostatecznie nic nie jest wiadome w tym świecie. Dlatego jeżeli szukamy czegoś ostatecznego, jeżeli chcemy odnaleźć jakieś takie ostateczne oparcie w czymś, to możemy je odnaleźć tylko w sobie. I to jest zaproszenie do domu, w którym jesteś. To jest ta pełnia naszego istnienia. Kiedy to dziecko albo ten syn, tak jak mówił Jezus o sobie, to znaczy to ludzkie doświadczenie, które wydarza się w tym istnieniu, na nowo odnajduje tego rodzica świadomości, jest jednym. To jest dom. To jest prawdziwy rodzic, którym jesteś. To dziecko nie musi czuć się samotne. Nigdy. Ten rodzic zawsze jest tutaj. I tak naprawdę i ten rodzic, i dziecko są jednym. Są całością. Dlatego duchowość jest powrotem do tej całości. Dlatego, że życie... Dlatego, że ludzie żyją bardzo często w takim stanie podzielenia. Nie mają tego rozpoznania najczęściej. Myślą, że są tylko tym dzieckiem, które jest trochę zagubione. I z tego prawdziwego domu to musi czuć się na jakimś poziomie zawsze gdzieś w tle. Dlatego prawdziwy powrót do siebie, do tego domu, do całości, to znaczy zobaczyć tą całość, która już jest obecna. To jest dosyć niesamowite. Dlatego, że możesz pójść z tym tak głęboko, jak tylko chcesz. Nie ma końca to rozpoznanie. Nie ma końca. Świadomość naprawdę nie ma granic. I nawet nie ma tutaj dla świadomości odległości, która jest czasem i przestrzenią. Dlatego czasem jesteśmy w stanie na przykład zobaczyć, mieć wyobraźnię, intuicję, coś, co przychodzi do nas. Czasami nie wiemy dlaczego, ale na przykład myślimy o zupełnie jakimś innym miejscu, w zupełnie innym czasie. Ale to, że mamy tą myśl, to wyobrażenie,
to nie jest tylko wyobrażenie. Ale my dosłownie widzimy równoległą rzeczywistość, która istnieje. I niekoniecznie ona musi istnieć dokładnie w takiej formie, jaką sobie wyobrażamy. Ale dostrajamy się naszą świadomością do pewnej częstotliwości jakiejś rzeczywistości. Dlatego, że mamy taką moc, możemy to zrobić. Świadomość naprawdę nie ma granic. Zazwyczaj to nie jest nam potrzebne. Zazwyczaj to, co jest nam potrzebne, to to, żeby być skupionym tutaj. I dlatego jesteśmy skupieni tutaj. Ale jeżeli wyobrażasz sobie coś, jeżeli na przykład marzysz o czymś, to marzysz o czymś, dlatego że ty już widzisz spełnienie tego marzenia. Ty już widzisz równoległą rzeczywistość, w której to się dzieje. Świadomość nie ma granic. Podjąłem teraz trochę nowy wątek. Nie będę go teraz rozwijał. Ale chciałem cię na koniec zostawić tylko z taką myślą o tym, jak bardzo wielcy jesteśmy. Jak nieskończeni. To jest tajemnica.